Bieżnia na Legionowskim Stadionie istnieje już od prawie 7 lat. Nic więc zatem dziwnego, że po tym czasie, kiedy była ona wystawiona na wszelkie pogodowe kaprysy, zaczęła już wymagać czyszczenia. W połowie ubiegłego tygodnia na zlecenie KZB Legionowo przeprowadzono jej gruntowną renowację. Po to, żeby również była bezpieczniejsza, jeśli chodzi o bieganie, jak i no, bardziej elastyczna, tak? Żeby wszystkie te środki chemiczne doprowadziły do tego, żeby nie, ta bieżnia się nie kruszyła i spełniała warunki tak, jakby była nowa. Prace trwały 2 dni, a prowadziła je firma z Pomorza. Czyszczenie bieżni odbywało się pod wysokim ciśnieniem, a do skutecznego usunięcia porastającego ją mchu i grzybów wykorzystano specjalną mieszankę chemiczną. Jest to pod dużym ciśnieniem przy środkach chemicznych i wody. Wyciągany jest ten brud z tej chropowatej, bo ta nie jest gładka, tylko z tych chropków, które są na bieżni, wyciągane pod ciśnieniem i usuwane na zewnątrz, także żeby po prostu nie było poślizgu, jak również no, ci, co biegają w kolcach, a są takie osoby, żeby po prostu była bardziej miękka i spełniała warunki i była dość szybka, jeśli chodzi o pokonywanie odcinków. Do końca ubiegłego tygodnia z bieżni można już korzystać bez żadnych przeszkód.